gościu, minąłem panią przed chwilą na wejściu do Apery Leśnej. Mega czadowe włosy. Ile pani dzisiaj siedziała na fotelu u fryzjera? Wczoraj siedziałam u Gaby, trochę to trwało, ale pogadałam jeszcze chwilę z Bartoszem Kapustką, z takim piłkarzem, bo jak widać wszyscy się spotykamy w tym samym miejscu, pogadaliśmy o piłce, więc ten czas bardzo szybko zleciał. A tak naprawdę, słuchaj, jest festiwal. Miała wystąpić, tak mi mówił Radosław Cyndi Lauper. Ona lubi różowe włosy. Też to sobie zrobiłam, a potem się okazało, że jest Bonnie Tyler i to jest jeszcze lepiej. Czadowe włosy ma Gosia? No pewnie, wiesz, rock and roll, także dzisiaj jak się obudziłem rano, mówiłem, przyśniło mi się, że jestem, wiesz, w produkcji drugiej części filmu Avatar. On mówi, obudziłem się i myślałem, że jestem na planie Avatara. Obudziłem się zawinięty w jakieś różowe dredy, mówię, coś nie tak. A jest pani tego typu festiwalowiczką, że na przykład open air też i kalosze i taplanie się w błocie? Kalosze i taplanie się w błocie to jak jesteśmy na wsi albo idziemy na grzybobranie. I to też wzbudza duże emocje. Tak, i nie trzeba się taplać w błocie, a i tak wzbudza emocje. Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja zaczęłam jeździć na tego typu rzeczy dopiero jak poznałam Radosława. I... No Radek ma duszę rockowca, no to. A ja taką duszę, wiesz, baletową, ale więc się ja... Ale jak się wpisałeś dobrze w konwencję, no. Ale wiesz, że jego też można zobaczyć w smokingu, jak siedzimy w operze, tylko wtedy nie ma was, żeby to udokumentować. Mm-hmm. Na kogo pani czeka dzisiaj najbardziej? Szczerze, Agnieszkę Chylińską, królowa łez. Bo rok temu była pani też tutaj na festiwalu i te filmiki, jak pani szaleje, obiegły internet. Chciałam powiedzieć, Filip, że jak zobaczyłam dzień później te filmiki, to wolałam, żeby nigdy nie ujrzały światła dziennego. Obawiam się, że w tym roku też nie będę zadowolona z tego, też co zobaczę dzień później. Ale wiesz co, właśnie o to chodzi w Sopocie, nie, jest zabawa. Jest tak, znana z tego, że jak się bawi, to się bawi bardzo tak, wiesz, spontanicznie, rock'n'rollowo i tutaj no, po prostu bardzo emocjonalnie i czerpię z tego dużą przyjemność i radość, więc uważam, że nie ma co hamować. Nie. A jeszcze jutro przyjaciółka przecież prowadzi festiwal. Agnieszka. Tym bardziej to obejrzę.